Jak miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty, w Trójce Marcin Kedryński. Myśmy w tej części pierwszej pod koniec zaczęli dyskretnie już coś szeptać o siesta festiwalu, śpiewała Andrea Motis. Ona pojawi się na naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej pierwszego dnia, 24 kwietnia, wieczorem. Bo tego dnia, jak ostatnio każe tradycja, aż dwa koncerty, a zaczyna nasz siestowy ulubieniec, basista Marizy, jedna z najcudowniejszych postaci muzyki luzofońskiej, Yami. Yami z nową płytą, której często szerokim gestem słuchamy ostatnio w sieście, z nowymi muzykami, ale po prawdzie ja mam dużą sympatię do jego starych nagrań i jeśli Państwo pozwolą, to do jednego z nich teraz sięgnę. Antônio vai buscar Marufo pra beber, mas no seu regressar, ai, e do porque marimbondo amo do mata, ué, moina ma, marimbondo amo do mata, ué, boquinidi, marimbondo amo do mata, ué, mo mataco, marimbondo amo do mata, ué. Capataz da tonga de café na hora do jantar, quando fugir está a cheirar. Antônio vai buscar Marufo pra beber, mas no seu regressar, ai, que dor porque marimbondo amo do mata, ué, moinama, marimbondo amo do mata, ué, boquididi, marimbondo amo do mata, ué, momataku, marimbondo amo do mata, ué, mumbunda. Antônio é capataz da tonga de café na hora do jantar, quando o fudge está a cheirar. Antônio vai buscar Marufo pra beber, mas no seu regressar, ai, que dor porque marimbondo amo do mata, ué, moinama, marimbondo amo do mata, ué. Marimbondo amo do mata, ué, momataku, marimbondo amo do mata, ué, mumbunda. Mam nadzieję, że ja mi Państwa rozchmurzył i że
tak samo stanie się 24 kwietnia 2020 roku na naszym 10. trójkowym Siesta Festiwalu. Jami rozpoczyna to święto. To jest piątek, potem jest sobota, jak to zwykle bywa. A następnie, i tu też chyba Państwa nie zaskoczę, następuje niedziela i chyba czas, żebym coś o tej niedzieli powiedział więcej, prawda? To jest 10. festiwal i co tu kryć, no my w pewnym wieku stajemy się już też sentymentalni, tak nostalgiczni, wracamy do tego, co było, spoglądamy wstecz może po raz pierwszy, lubimy spotkać przyjaciół, których nie widzieliśmy dawno i trochę taki częściowo będzie ten Siesta Festival. Pojawiają się ludzie jak Jami między innymi, którzy byli z nami już wcześniej, 10 lat temu dokładnie i od 1 do 10 trochę czasu minęło, więc warto ich zaprosić ponownie. Ale są też tacy ludzie, którzy ze siestą są związani naprawdę jeszcze dłużej niż trwa Siesta Festival. Na przykład lat 18, czyli tyle, ile my sobie tutaj figlujemy w niedzielę o 15. I ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak naprawdę jest, że ten artysta, jakkolwiek dla siesty założycielski, jeden z absolutnie najważniejszych, i chociaż bawił raz czy drugi w naszych objazdowych wycieczkach po kraju, to przenigdy w życiu nie był gościem Siesta Festiwalu. Nigdy. Sam w to nie mogę uwierzyć, ale tak mówią papiery. Więc cieszę się ogromnie, że po raz pierwszy to się stanie właśnie na 10. festiwalu, ostatniego dnia na głównej scenie. Mało tego, będzie to nowy projekt. On jeszcze nigdzie nie został pokazany. Ja Państwu nie mogę obiecać, że przed kwietniem chłopcy nie zagrają tego koncertu gdzieś, nie wiem, na Florydzie, ale z całą pewnością będzie to polska premiera. No, do rzeczy. W niedzielę zatem, o godzinie 19:00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez. Takie wesołe trio. Innymi słowy, można się spodziewać, że będzie to muzyka afrokubańska. Richard, nasz geniusz z Kamerunu, Alfredo Rodriguez to fenomenalny pianista, kształcony klasycznie, zresztą jak Państwo chcą, koncerty Rachmaninowa, to 4 rano zbudzony, gra od przodu do tyłu i wstecz i nazad. I wreszcie Pedrito Martinez, mistrz instrumentów perkusyjnych i kapitalny wokalista. Po prawdzie nie mam pojęcia, co oni będą nam przedstawiać, ale jestem jakoś dziwnie dobrej myśli. Jestem pewien, że to będzie wielki wieczór muzyki afrokubańskiej. Już od dzisiaj Państwa zapraszamy, a ponieważ nie mam ich nowej płyty, ona dopiero w kwietniu na nasz festiwal, to ja jakoś się będę posiłkował tym, co Richard Bona w świecie muzyki afrokubańskiej już zdążył zrobić. Sonica jamme, papa di bondoko, ti messo nanginya kuku jamme. Ti bimba la bona batombenga, bosinga vegeta, ma bola ma buma bindo, ma si vene polo. Mola o jamme, wemedi mese, boso wende o ili,
pubia na be polo. Yalla, yalla. Et c'est le sonic à jamais. Body bondoko, bane pas sa beloko. Bébé la Cuba. Ça y est. Ikiribum, mandinga, ikiribum, mandinga. Ola y tout pour Cuba lancina. Papa oui que kataka. Ikiribum, mandinga, ikiribum, mandinga. Merci mamena o cousino papa. Lama bumambi lupe, mope mende nika. Monde kanga munyenge tumba, joa na joa. Inne lafta na pande konta binne lafta. Ay, kende, ay, kende, ay. Ise leba on enni beno. Tak było, to jest poprzednie spotkanie Richarda Bony z Kubańczykami, a będzie, no cóż, to się okaże, bo przed nami polska premiera nowego projektu Trio Arcymistrzów. Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez po raz pierwszy w Polsce razem na Siesta Festiwalu ostatniego dnia w niedzielę 26 kwietnia. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. Ja mówiłem, że mam dzisiaj wiele dobrych wiadomości i nie wycofuję się z tego zdania, ale wiedzą Państwo, dobra wiadomość niejedno ma imię i może mieć też różny kolor, więc ta kolejna historia, no cóż, to żeby zacytować klasyka, będzie historia wesoła, lecz ogromnie przez to smutna. Mianowicie przepiękna i do szaleństwa utalentowana Lucia de Carvalho miała wystąpić w Gdańsku zaraz po koncercie Richarda Bony w parlamencie. I już wszystko właściwie wyglądało wspaniale, gdyby nie fakt, że Lucia postanowiła założyć rodzinę. I właśnie jakiś czas temu poinformowała nas, że w dniach, w których ten koncert miał się odbyć, ona będzie właśnie oczekiwała
pierwszego swojego potomka. Więc oczywiście cieszymy się z tego powodu ogromnie, ale z drugiej strony ronimy łzę i to nie jedną, bo będziemy musieli na Lucię de Carvalho chwilę jeszcze poczekać. Ja Państwu obiecuję 100%, że jak tylko dziecię będzie gotowe, żeby ruszyć w trasę po Polsce, to i Lucję, i małego lub małą zobaczymy. Bardzo się na to cieszę. Ale oczywiście przez ostatnie tygodnie próbowaliśmy za wszelką cenę znaleźć godne zastępstwo. No tak, żeby prawie Państwo właściwie nie zauważyli, że coś się zmieniło. Innymi słowy, jedną boską dziewczynę z Angolii zamieniamy na drugą boską dziewczynę z Angolii, diablo utalentowaną i piękną Annabella Aya, jedna z ciekawszych postaci współczesnego, no silnie etnicznego afrykańskiego jazzu. Annabella w parlamencie po koncercie Richarda Bony na naszej nocy afrykańskiej. I oczywiście bilety, które Państwo już kupili na Lucję, są ważne na Annabelle, ale gdyby Państwo w nagłym porywie szaleństwa obrazili się jednak na nas i postanowili bilety oddać, no to rzecz jasna, my to jakoś godnie przyjmiemy. Annabella Aya już dzisiaj w Sieście na Wabia. Annabella Aya na Siesta Festiwalu to będą ostatnie dźwięki
tego jubileuszowego 10. święta muzyki szczęśliwej. I raz jeszcze mówię, no, że miała tam się pojawić Lucia Di Carvalho. Ona pojawi się w stosownym momencie, jak to w sieście. Tak jak mówiłem, Lucia postanowiła powić maleństwo, jak śpiewał pan Wojciech. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Więc musimy na nią poczekać chwilę. Anabela Aja też z Angolii, też Diablo zdolna. Jestem przekonany, że będzie to cudowny wieczór. Bilety pozostają ważne lub też kasa zwraca pieniądze. Drodzy Państwo, a wśród świetnych wiadomości, ja nie wiem, czy Państwo się już do tego jakoś przyzwyczaili, bo dla mnie to wciąż jest szokujące. Wciąż się nie mogę jakoś z tym oswoić, nie mogę się otrząsnąć. Otwieramy w Sieście teraz kwadrans gitarowy i ja przypominam grzecznie, że nie tylko Siesta Festival, ale też nasz trójkowy cykl koncertów Siesta w drodze ma swoją 10. edycję i z tej okazji zgodził się w niej wziąć udział Pat Metheny. I to będzie jego najdłuższa w historii trasa w Polsce. Pat zacznie 2 czerwca we Wrocławiu w NFM-ie, potem będziemy w Bydgoszczy w Opera Nowa, wreszcie 4 czerwca w Operze Leśnej Bagatela w Sopocie. 6, to będzie bardzo intymny koncert w Warszawie, w Palladium i wreszcie 8 czerwca w Bielsku Białej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. No tak, to niebywałe, ale takie rzeczy po latach człowiek dostaje jako nagrodę. Niezasłużoną pewnie, ale przyjmę ją z wdzięcznością. Pat Metheny w Sieście w drodze w czerwcu przyszłego roku i już dzisiaj w Sieście na żywo. Thank you.
Pat Metheny w naszej trójkowej trasie Siesty w drodze. To będzie czerwiec przyszłego roku, od 2 do 8 czerwca. Ja wiem, że to jest jeszcze sporo czasu, 7 miesięcy, ale niech mi Państwo wierzą, że bilety na tę trasę rozchodzą się szybciej niż Nicolas Cage ze swoją ostatnią małżonką. W związku z tym, jeśli Państwo chcą usłyszeć Pata, to proszę mi potem nie mówić, że nie uprzedzałem. Proszę nie płakać. Pat Metheny w czerwcu w Sieście w drodze. A dzisiaj, jak mówiłem, mamy ten kwadrans gitarowy i chciałbym zwiastować koncert równie dobry, ale bliższy i w czasie, i w przestrzeni. Przynajmniej dla wielu z Państwa dzisiaj, którzy bawicie w południowo-zachodniej Polsce. Jeśli jesteście gdzieś w okolicach Jeleniej Góry, proszę koniecznie tam zajrzeć, bo dzisiaj w Jeleniej Górze jeden z najznakomitszych gitarzystów tej części świata dla odmiany, Marek Napiórkowski, gościnnie Mino Sinelu, nasz dobry przyjaciel siestowy, i Adam Pierańczyk. Ja oczywiście o tym mówię po pierwsze dlatego, że Marek wielkim gitarzystą jest i człowiekiem pełnym uroku i swady, ale jeśli tam Państwo będą, to proszę nie omieszkać przynieść mu goździka lub czegoś, broń Boże, nie butelki wina, Marek w ogóle nawet nie powącha jej z daleka, a ponieważ ma dzisiaj 50. urodziny. Czyż to nie jest zupełnie cudowne? Tak się składa, że Marek jest moim serdecznym druhem, przeżyliśmy niejedno we wszystkich zakątkach świata. I jakkolwiek są to wspomnienia cudowne, to wierzę, że jak śpiewał Frank Sinatra, the best is yet to come. Marku, najlepszego. Thank you.
Tu się przenędza, nikt nie oszczędza, jak mówił klasyk. Ja wiem, że to jest straszny jazz. Ja wiem, że państwo teraz po wysłuchaniu utworu Brainstorm z nowej płyty Marka Napiórkowskiego, Hipokamp, najchętniej pojechaliby do sanatorium pod kocyk, popatrzeć 2 tygodnie w milczeniu na góry. No ale to się może nam wszystkim nie udać, a więc tym, którym to się nie uda, polecam jednak wycieczkę do góry jakieś będą, do Jeleniej Góry, gdzie właśnie Marek dzisiaj występuje. Pretekst do wykorzystania tak trudnego utworu w Sieście był jednak ważny, zgódźmy się, 50. urodziny mistrza. I dlaczego Marek spędza 50. urodziny w Jeleniej Górze, a nie na przykład, dajmy na to, w Kinszasie? Otóż dlatego, że on z Jeleniej Góry pochodzi, więc będzie grał, że tak powiem, na własnym boisku. Bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy dzisiaj pójdą na ten koncert, uściskają go. Wierzę także, iż odmówiącego te słowa. Raz jeszcze wszystkiego dobrego Marku i wszystkiego dobrego dla państwa, którzy dzisiaj się wybiorą, będą pielgrzymować na ten koncert. A dla tych wszystkich, którzy jakoś dzielnie przetrwali tych parę minut czystej grozy, nasz stały punkt programu Stulecie nad King Cola, nad śpiewa Bad Beautiful. Ten temat przejmuje pani Ben Webster. Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, I know. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, that would be but beautiful, I know. Ti kom la mi la mu ni na nyandi. Ui ma la beke bemba na bele wa. Ari konando lo na nyangi munu wenge. Oi mama beke bemba na telewa.
sita pona biya nani kando tano na ingweri dimbeya ese bango bondene na sengi sa sedita timba namba ajenga jimbe se bodi wae timba son nambaru ya senga benyenge na malongo no bukate nolango jimbe se bodi wae timba son nambaru ya senga benyenge na malongo no bukate seringo No i wyrwał się nasz Rysiek przed szereg. Tak, miał Ben Webster zagrać Bad Beautiful, ale Rysiek no nie mógł się powstrzymać. On tak już się cieszy na to, że przyjedzie na ostatni wieczór Siesta Festiwalu. Richard, Alfredo i Pedrito, premiera nowego projektu 26 kwietnia, przypominam bardzo grzecznie. A my się słyszymy jak zawsze za tydzień. Marcin Kydryński, Zofia Kruszewska, dziękujemy za minione dwie godziny, a za tydzień, czas zaduszny, posłuchamy sobie starej muzyki. Tymczasem.